nie jest wieprzowina głów. Więc ja już tych produktów w ogóle nie jadam, czym bardziej wiem, nie wszedł przepis unijny obniżenia do 60 gramów na kilogram pewnych metali, więc ich jest zdecydowanie więcej niż 60 mg na kilogram nawozów i niestety po prostu Unia Europejska przykłada się do ten, bo jeżeli by ten przepis wszedł, nawozy fosforowe by musiały uruchomić nową technologię oczyszczania lub nasze fosforyty wykorzystać, bo my statkami z kilku państw przywozimy do Gdańska te fosforyty, no nie? Które ten. Ja zniszczone nerki już miałem w lipcu 99, dlatego wstąpiłem glutenu i to wszystko potwierdza to, że mi się cofnęło o 2/3. Czyli czas życia tych metali średni jest 17 lat, czas połowicznego wyjścia.